Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy oczywiście w Elden Ring na moim kanale, moi drodzy. Ruszamy tu na dół teraz. Ruszamy tu na dół, ja naprawdę, kurwa, zaczynam się... O kurwa, te ręce tu będą, nie? I już się wkurwiłem na samym początku. What the fuck? Nienawidzę tego przeciwnika, serio. Podłączymy sobie ten garnek. Może uda nam się, o kurwa, tam strącić od razu. Spierdalaj. Suko. Ja pierdolę, no mega, ona mnie jeszcze potrafiła trafić, nie? Że to na szczęście jest takie bardziej obezwładnienie, nie? Nie, jak tak rzucę, to pewnie spadnę na nią. Nie, no właśnie, szkoda garnka. Dobra, nieważne. Gdzie my tu jesteśmy? Co to za kanały, kurwa? Gdzie jeszcze reszta lokacji, moi kochani widzowie? A już dotarliśmy do jakichś, kurde, kanałów obrzydłych. Albo? Nie. Ach. O kurwa. Co, on wejdzie po drabinie? O, to pięknie. No dobra, w sumie, siemanko. Dzięki, że wpadłeś. Maska z łowieszczego uśmiechu, co to za gówno kolejne? Maska z długim, potwornie pokręconymi rogami. Noszona przez zabójców Omenów. Ej, zwiększa siłę. Bardzo. O ile? O dwa. Dobra. Walić to. Okej, tylko teraz tak. Trzeba sobie tu zejść. Czy tam sobie zeskoczyć, kurwa? Nie mam pojęcia. Dobra, zejdźmy sobie najpierw po tej drabinie. Aha, tu skopaliśmy sobie teraz drabinę w takim razie. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem w ogóle, powiem wam szczerze. Dobra, się tu pokręcę po tym placu, a ty, kochany widzu, zostaw oczywiście subika na moim kanale. Mamy zejść. Jest, kurwa, kolejne łapsko. Dobra, na razie zostawimy tę łapę. Nie ma jakoś dużo. Tam jest miejsce łaski. Kurwa. Nareszcie jakieś miejsce łaski, dobra. Siadamy sobie, pokonamy tego przeciwnika ponownie. Cały set zdobyliśmy. O, taki trochę... Suknia na łoże śmierci. Kurwa, poczytajmy sobie opisy tych przedmiotów w ogóle. No, ta zbroja, no to kurwa... O, to chyba kurwa pizzusia wjechała. Podwójny ser, podwójne pepperoni, no dobrze, tu było widać. Elegancko ktoś pojadł, dobra, nieważne. Zobaczmy sobie opis. Wydęta żelazna zbroja z chorągwią wystającą zza pleców. Okej. Okay. Noszona przez Lionela Lwie Serce. Nieźle. Jedynie ustraszony rycerz pokonał
wygnaną z domu fiję. Zobaczcie. Powiedział, że będzie dla niej ojcem. Spotkał, przepraszam, nie pokonał. Będzie dla niej ojcem. Ostro, czyli... Kurwa. Nieźle. Ciekawe, to jest ciekawe już. Czata śnieżnej wiedźmy. Niezwykle cienka, przezroczysta biała suknia, noszona przez towarzyszkę na łożu śmierci. Gdy ta obejmuje zmarłych. Powoli przywraca punkty życia pobliskich sojuszników, ale nie działa na noszącą ją osobę. Kalina jest niezwykle miękka w dotyku, aby nie skrzywdzić nawet najbardziej uschniętego ciała. O kurwa. Przy tym nadal ogrzewać. Dobra. No ciekawe, no to tu jest oczywiście nawiązanie do tej, którą mieliśmy tam u siebie. Mega sprawa. Dobra, ale ściągamy to. Słyszę cały czas robaczka, ale nie wiem kurczę gdzie. Pewnie jest gdzieś tutaj na dole. I teraz tak, dobra, zejdźmy tu. Zejdźmy tutaj. Pewnie te kanały będą ze sobą jakoś połączone. A wprost tego musisz szukać. Dobra, dobra, zaraz. Tu jest rycerz. Kurwa, nienawidzę tych rycerzy. Nie wiem, czy sobie nie wrzucić jakiegoś medalionu, który nam daje obronę od błyskawic. Kurwa, jednak musiałem skapitulować. O kurwa. Dobra. Pięty garnek. To była potworność. To kurwa. O kurwa. O to ładnie. O kurwa. No to nie będzie łatwe. To będzie chujowa walka, moi kochani. O kurwa. Ale się wjebałem. Prosto tutaj. Wow. O kurwa. O kurwa, złapał mnie, nie zwróciłem na to uwagi. O, to prawdopodobnie. Jak to się stało, że... O kurwa, spadłem gdzieś tutaj do kanałów.
Ja pierdolę. Co tu się stanęło teraz? No teraz będziemy musieli znaleźć stąd jakieś wyjście, nie? Kaptur grzesznika. Oskarżonych o drobne przestępstwa, na co wskazuje kołnierz z zaostrzonych gałęzi. Ciekawy opis. Moi kochany widzu, ja oczywiście tutaj poszukam drogi wyjścia, a ty w tym czasie zostaw subiczka, zostaw lajka na moim kanale, napisz coś w komentarzu. Będzie mi raźniej. Będzie mi lżej umierać w tych pierdolonych lochach tutaj. O kurwa. Aha, czyli jesteśmy tu. Dobra, rozumiem. Dobra, okej, zaraz sobie wrócimy do tej bestii tam. To jest ta ręka. Dobra. Rozumiem, ale to sobie będzie musiało poczekać. Bo chcę się najpierw pozbyć tego... go czegoś. Się uzdrawia, czy co to się robi z tym? Mamy cię. Pięknie. Nasiono! Ej, 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 ej! 5 nasion! Ha! Pięknie. Dobra, chyba czyli tutaj nic nie będzie. Tu był chyba ten stwór okrutny do pokonania. Muzyka jest bardzo smutna. Piękna, ale smutna. Taka... pasująca do tej lokacji tutaj. Stanowczo pasująca. A, tutaj będzie coś ciekawego. No, coś tutaj mamy. O kurwa. Pierdolone cmentarzyska. To są nekropolia. No dobra, ale to już odbiegam oczywiście. Już jest kolejna jakby lokacja, tylko... chciałbym zobaczyć, jak do niej dojść w ogóle. Tu coś jest? No dobra, zgadnijmy ten skarb. Żwir. Nie wiem, czy było warto. No to jest jakiś kurwa cmentarz, ewidentnie tutaj. Zapach musi być też kurwa niemożebny tu. Dobra. W sumie obczailiśmy, możemy sobie iść teraz w tą stronę, tylko sprawdzić, gdzie my jesteśmy. Tu są jacyś wojownicy. A kurwa, a to ci. Dobra. Nie lubię z nimi walczyć. Walka z nimi jest po prostu nudna i wkurwiająca. Kurwa! Kurwa, nie zdążyłem chyba. Albo? Nie, i chyba tak. Udało się. Mamy tych kluczy już trochę, czy tu będziemy mieli, kurwa, później tyle miejsc do skorzystania z tych kluczy, w sensie tyle miejsc będziemy musieli otworzyć? Ciekawe. Przed tobą grupa.
Aha, czyli my możemy sobie... Dobra, rozumiem już, gdzie jesteśmy. Chodźmy tutaj. Bo się kurwa... O, prosił o skarb i chyba... I chyba nic. Ech. No tam możemy sobie wejść. Co za debil, kurwa, we mnie już tam atakuje. Dobra. To był przedmiot. Okej. Kolejny kurwa klucz. O co chodzi z tą ilością tych kluczy? Przydałoby się jeszcze jedno miejsce na medalion. Dobra, jak wejdziemy sobie teraz na górę, to będziemy gdzie? Teraz się przekonamy. Czy lokujemy sobie jakieś drzwi? Uważaj, trio. Aha! Tu jest kolejny. Tam byliśmy dopiero na dole. Kurwa, ja już naprawdę... No te lokacje są mega pojebane. Możemy sobie wskoczyć. Tam gdzieś w ogóle widziałem skarb dopiero też. Tam jest jeszcze jeden skarb. O kurwa. Kurwa mać. Mamy po butelkach, kurwa, nie? Dlaczego nie zwracacie nawet jednej butelki, wy dziady? Chodźmy tu jakby przy tym kurwa ogonie tego smoka. Tam jest rycerz, ale on chyba sobie poszedł, dlatego zapierdolimy ten skarb. Średni bardzo zresztą. Żyjesz? Nie, nie żyjesz. Mamy zejść. Ja pierdolę, ale to jest tak rozbudowane tu wszystko. Dobra, no to tego nie musimy w sumie chyba sobie robić. Jeszcze tylko oczywiście wiedziemy, czy nic nie jest z boku ukryte, ale nie, chyba. Nie. Oczywiście nie omieszkam wejść tutaj na tego smoka. A, możemy żwir na nim zbierać. Okej. Okay. Raczej już wyżej nie wejdziemy. Ale wygląda to naprawdę, jakbyśmy mogli dzięki tutaj, kurwa, tym skrzydłom jego,
się gdzieś dostać, no ale niestety. Szkoda w sumie. Byłoby to takie kurwa coś... O kurwa, ciekawego. Ale bym spadł teraz na łeb. Czego to zawsze musi być? Ajajajaj. Dobra. Tu schody. Które zaprowadzą nas do miejsca. Słyszałem jakieś zawodzenie czyjeś. No ty kurwa, jaki schowany, co? Dobra, sprawdźmy to. A tu nic nie ma. A tymi schodami możemy zejść do tego kanału tutaj, dobra. Ale to jest pojebane. To była dziura. Okej. Widzę przecież. O, mamy jednak jakiś skarb. Dobra, czyli tu nic nie ma więcej. W takim razie... Nie ma dalszego przejścia, no i w sumie dobrze, kurwa. Już myślę, że ich stanowczo wystarczy. Zejdźmy sobie tą drabiną. Bo z tych butelek to jest głupie, no ale... Jeszcze ten siedzi na takim kurwa wzniesieniu. Jakiego mam stamtąd niby zgarnąć? Aha, tu pewnie chodzi tylko o wyzbieranie skarbów. Tylko jaż zarazem, nie? Okej. Kupmy sobie rundę. Dobra. Sztylet ze złotej stali. Okej, sztylet jak sztylet. Nie za bardzo mnie sztylety interesują. Dobra, no to więcej chyba tutaj nic nie było. I możemy się teraz spokojnie wrócić, moi kochani. Ale ogólnie naprawdę, no mega mi się podoba ta stolica. I jest... Ale jest też trudna. Jest trudna, naprawdę jest... Dużą trudnością jest to też... no takie nasz, takie typowe, kurwa, typowy Souls-like, nie? Jak... Tam jest ten robaczek, ale obczaj czy wejdziemy sobie tu. Dobra. I stąd chyba przyszliśmy. Tak, chodząc po tej drabinie, pójdziemy sobie na górę. Miejsce łaski? Nie wierzę. Kurwa, jak dopiero było... dopiero była straszna pizda z tymi miejscami łaski, tak teraz kolejne? Mamy skarb. Czy wy to widzicie? Byliśmy wtedy w tym miejscu, i wystarczyło wejść kurwa tu. Yeah, pierdole, to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. To jest normalnie coś, co może załamać, nie? A nie, tu chciałem sobie jeszcze obczaić te skarby. Tu gdzieś musimy się dostać na dach. Z którego miejsca najlepiej, nie? Czy tu będzie jakieś wyjście? Tu raczej go nie ma. Właśnie czy całkiem tam z góry nie będziemy mogli zeskoczyć. Tu nie. Zejdziemy... Aha, wiem już gdzie. Dobra, idziemy tu.
I tu będzie prawdopodobnie, tak, po tych schodach i tam będzie zeskok na dół. Aha. Jednak nie. No tam się dostać. Teraz nawet stąd nie widzę za bardzo tego skarbu. Nie, ten skarb jest tam. Albo to jest kolejny skarb. Już mi się to kurwa całkowicie teraz myli. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, dobra, tutaj nie. Dobra, schodzimy sobie na dół, bo... i tak się tu nie dostanę. Może tam, z tamtej strony gdzieś. Powinniśmy się tam dostać. Nie wiem, dobra, obczaję sobie tylko... to miejsce. Że tu gdzieś mogliśmy chyba wskoczyć. Tutaj wiem, że możemy wskoczyć. Dlatego, że na ten dach to tak średnio nam to daje coś. Patrzcie, tam jest jeszcze jakaś studnia. Ej, tu się nawet fajnie udało to zrobić teraz. Tam jest jeszcze jakaś studnia, kurwa. Dobra, tu już dalej nie wskoczę teraz. Cholera. Co to kurwa jest? Jeszcze nam ten kurwa żuczek ucieknie. Popiół wojny grom. Co to kurwa za obrzydnictwa? Pierdole. Powoli, naprawdę, nie wiem, co wam opowiadać podczas rozgrywki. Szczerze nie wiem, jestem kurwa w szoku, co... Ja pierdolę, już mu spadł. To tu potrafi się odstawiać w tych lokacjach. Może tu się doskoczyć. Dobra, da się wskoczyć, ale co nam to dało? Tam już byliśmy. Nic nie ma, ale tam jest skarb, dobra. Jest studnia, ja pierdolę. A tu co było? Było to, dobra. Jeszcze tam gdzieś na tym dachu chyba pominąłem jeden. Muszę to jeszcze raz sobie zerknąć, moi drodzy. Zresztą zobaczymy, czy będziemy mogli podlukać gdzieś. Właśnie, zaraz tutaj, kurwa, wskakuj. Dobra, tam jest... A po tej stronie nie widzę nic już, nie? Czy to była gigantyczna osoba? W sensie, aha. Nie widzę nic. No przynajmniej na razie w tym momencie nic nie widzę. Dobra, jak coś, to jeszcze będziemy się wracać, jeśli... Na pewno to nie będzie też coś zajebiście mega istotnego, nie?
No spadamy tu. W sumie lepiej by było tutaj. Okej. Teraz jesteśmy... O kurwa, zapomniałem o tobie. Przy tych kanałach, które mieliśmy sobie zbadać. Tu szczury, tam ręce. Ale tu jest tych rąk. Dobra, weźmy sobie coś do rzucania. Góra, dobra, góra wiemy. Idziemy najpierw do przodu. Chcę do domu, no kurwa, ja też chcę do domu. Powoli. Tam jest ta kurwa wielka łapa. Jebana. O nie! Dobrze, się jakoś, jakimś cudem udało uzdrowić, bo już było prawie po mnie. No dobra, no to tu w sumie mamy zbadane. Idziemy teraz w drugą stronę. Teraz jeszcze ta część. Tu przyszliśmy. Sznurek. No to zajebiście. Ktoś się kurwa powiesił, czy co? Tam coś jest. O kurwa. O kurwa! No, no nieźle. Się kurwa rzucili na mnie. Ja pierdolę! Przerażające to jest wszystko tutaj. A, to ty, kurwa, śmieciu. Dobra. To już mamy zrobione. Za każdym razem, moi kochani, jak znajdę coś takiego... O, dobra, tu już byliśmy. To się niezmiernie cieszę, naprawdę. Jest zasadzka, tu będzie pewnie, tak? Nie. To jest po prostu... Nie możemy tam dalej iść, pięknie. No kurwa, to już jest chamskie, nie? Tam jest skarb, a my dalej po prostu iść nie możemy. No ja pierdolę! Dobra, a gdzie my teraz kurwa jesteśmy i gdzie powinniśmy iść dalej? Mamy obczajone, tak? Tam już też byliśmy. No jeszcze sobie tutaj zrobimy rundę. Czy tam nie przegapiłem, aby jakiegoś wyjścia? Nie. Nie. To jest tu, gdzie spadliśmy podczas walki z tym kurwa żmijem takim. No to ładnie sobie już kurwa tutaj pozwiedzaliśmy, moi kochani, powiem wam szczerze.
Już pokonaliśmy, niestety będziemy musieli to teraz powtórzyć. Nie chcę przed nim uciekać, żeby nie wskoczył nam po prostu zwyczajnie na plecy. Była walka z tym, kurwa, czymś. I musimy chyba teraz... właśnie. Zawędrować sobie. Tutaj. Gdzie powybijaliśmy tych wszystkich dziwacznych mobów. Chyba musimy się teraz udać tu na górę. Już byliśmy, okej. Okay. Ten dół zrobiliśmy sobie, to spierdalej. Przejmy sobie dachy. Czy jest tu coś ciekawego? Tam jest, kurwa, ale jak tam dotrzeć? No a jednak. A jednak, no i mamy w końcu ten skarb. Czarny łuk! No to był jednak jakiś, kurwa, ważny item, nie? Teraz sobie ten czarny łuk obczajmy oczywiście. A! Dobra. Spadamy na górę. No dawaj, wjeżdżamy. Dobra, jesteśmy w tym miejscu w takim razie. No, będziemy musieli tu, moi drodzy, jeszcze sobie sporo pokombinować. Tu już w sumie mamy obczajone tak samo. Dobra. Jedziemy sobie tylko tutaj na tą, można powiedzieć, główną drogę. Tam nie możemy na razie przejść. No i w sumie tam z przodu na razie też nie, moi drodzy. To tyle na, w dzisiejszym odcinku z tej potężnej eksploracji, bo naprawdę eksploracja jest tutaj ogromna. A, ja jeszcze wam pokażę tylko ten łuk. Nie, dobrze, w sumie możemy to tak zrobić. Zobaczymy sobie też jego opis. No, fajny łuk. Długi łuk wyrzeźbiony z czarnego drewna, na wzór ostrza. Nie wiem, na wzór ostrza, no dobra. Jeden z najtrudniejszych do opanowania łuków. Umiejętność grat, umiejętność łucznicza wykorzystująca łuk trzymany poziomo. Przygotuj łuk, a następnie oddaj serię strzałów. Tak szybkich, że oko nie będzie w stanie ich dostrzec. Ok. Aha, coś takiego. Trzymamy kontrol. I to oczywiście zużywa nam... zużywa nam z punkty skupienia. No dobra, spoko. A nawet fajna sprawa. Jeśli ktoś gra łucznikiem, bądź jest nastawiony właśnie na walkę dystansową, to myślę, że taki łuk na pewno zrobi robotę. Moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Zapraszam was na następny. Życzę miłego dzionka. Na raziko i hej!